Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tarnikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tarnikowski. Witam serdecznie. Zacznijmy jak zwykle od podsumowania minionego tygodnia. Trwa wizyta ad limina. Kolejna, trzecia już grupa biskupów za chwilę powróci z Rzymu, a w niedzielę uda się tam grupa czwarta. Co wynika z tych wizyt? Parafrazując znaną przyśpiewkę, nic się nie stało, zupełnie nic się nie stało. A jeśli są jakieś problemy, to wyłącznie złe media i skrzywdzeni przez Watykan biskupi. Trudno tego nie skomentować, choć nie ukrywam, że ochoty specjalnej na to nie mam. Synod na temat synodalności na poziomie diecezji rozpoczęty. Czy się uda? Co on naprawdę oznacza i dlaczego warto w nim brać udział? O tym będę rozmawiał dziś z profesorem Aleksandrem Bańką, filozofem, politologiem, ewangelizatorem i uczestnikiem pierwszej sesji synodalnej w Rzymie. Kościół ewangelicko-augsburski będzie ordynował kobietę na pastorów. Czy to rewolucja? Czy katolicy powinni się tym zajmować? I o co w tym wszystkim chodzi? To także będzie temat naszego dzisiejszego spotkania. Jeden z najbardziej znanych i popularnych biskupów Kościoła Anglii, biskup Michael Nazir Ali, został katolikiem. Kim jest ten biskup, jak do tego doszło i jakie będzie jego obecne miejsce w Kościele katolickim? To już za nieco ponad pół godziny. Przepaść i spór między Moskwą a Konstantynopolem pogłębia się. Czy możliwe jest całkowite zerwanie? O co naprawdę gra Moskwa? I dlaczego nic nie wskazuje na to, by cokolwiek w najbliższym czasie miało się zmienić? O tym porozmawiam z publicystą i filozofem Łukaszem Kobeszko. Proszę, nie zamiatajcie rzeczy pod dywan, bo wtedy zaczną śmierdzić, gnić, a sam dywan zgnije. Uświadommy sobie, że jeśli ukrywamy fakty, kiedy trzymamy gębę na kłódkę, ukrywamy brud i stajemy się w ten sposób za niego współodpowiedzialni. Na zakończenie wstrząsający list ofiary wykorzystania seksualnego przez duchownego. List, który został skierowany do papieża, a za jego pośrednictwem do kleryków na całym świecie. Zaczynamy od wizyty ad limina. Nie sądziłem, że w jej trakcie zdoła mnie coś jeszcze zaskoczyć. Ale nagle, z niemal zgodnego chóru zapewniającego, że nic się nie stało, nic się nie dzieje, a spotkania z papieżem są ubogacające, wyłamał się przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, który opowiedział, jak użalał się w Watykanie na trudny los polskich biskupów, których nie tylko paskudni świeccy liderzy źle traktują, ale też Watykan karze ponad miarę. Nie, to co powiedziałem nie jest żartem. Metropolita Poznański naprawdę to powiedział. Zacznijmy od problemów, jakie biskupi mają z liderami świeckimi. Jak wyjaśnia Katolicka Agencja Informacyjna, arcybiskup miał mówić w kongregacji nauki wiary, że w Polsce są świeccy liderzy, którzy, by zacytować Kaj, przejmują rolę arbitrów w Kościele i oddają się krytyce Kościoła, a w szczególności biskupów, nie mając pojęcia o pracy biskupa, ani też o wyzwaniach, którym musi stawić on czoła. I nawet nie wiadomo, jak skomentować to, co zostało powiedziane. Bo po pierwsze, prefekt Kongregacji Nauki Wiary nie ma nic do pracy świeckich liderów komentujących działania biskupów. Można przed nim się pożalić, ale co niby miałby zrobić prefekt? No i po drugie, komentowanie działań innych jest standardową sytuacją w świecie medialnym i nie tylko. Jeśli metropolita poznański tego nie rozumie, to znaczy, że ma problem z zrozumieniem świata, w którym się obraca. Krytykuje się i komentuje działania prezydentów, premierów, to dlaczego miano by nie komentować zachowań biskupów? Ale to nie wszystko. Arcybiskup postanowił także zarzucić Watykanowi, tak, że polscy biskupi są karani przez niego nieproporcjonalnie wobec pedofilów, przestępców, którzy po 5 latach wychodzą z więzienia i mogą swoje życie zacząć od nowa, z carte blanche. W przypadku biskupa mamy do czynienia jakby ze śmiercią cywilną oskarżonego hierarchy, który nie jest pedofilem, tłumaczył arcybiskup. Jest on usuwany z urzędu, popada w infamię i zostaje jakby unicestwiony przez media. Mówił metropolita poznański. I pomijając już fakt, że pedofil nie wychodzi z carte blanche, bo jego wyrok jest wpisany do akt, a jego pobyt w więzieniu jest, no tak powiedzmy łagodnie, dość trudny, pomijając już to, że jeśli nie usunięcie z urzędu i nie infamia, to nie ma innej kary dla biskupa za tuszowanie, bo złe słowo czy krytyka nie jest żadną karą, to warto zwrócić uwagę, że arcybiskup nie zauważył w tej historii jeszcze jednej najważniejszej strony, czyli skrzywdzonych. Ich w wypowiedzi nie ma, a to oni mają złamane życie, oni zmagają się wiele lat z gigantyczną traumą.
ich dzieciństwo jest im odebrane i rozszarpane na strzępy. I oni dźwigają ciężar, którego ukarany biskup nawet nie potrafi sobie wyobrazić. Smutne, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest tak skupiony na księżach i biskupach, że nie dostrzega pokrzywdzonych. Niestety jest to jakoś postawa charakterystyczna dla wielu ludzi Kościoła w Polsce. Wiele lat przed nami ciężkiej pracy nad zmianą mentalności. I kończąc. Trudno nie dostrzec, że jeśli ktoś chce zrozumieć, na czym polega kompletny brak nawrócenia duszpasterskiego wobec pokrzywdzonych, jeśli ktoś chce zobaczyć, na czym polega klerykalizm, który zabija wspólnotę i pozbawia empatii, to powinien przeczytać to, co powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Synod o synodalności na poziomie diecezji rozpoczęty. Czego się po nim spodziewać? Jak powinien on wyglądać? Jak się do niego przygotować? Oto za moment zapytam profesora Aleksandra Bańkę, filozofa, politologa, ewangelizatora i człowieka, który uczestniczył w pierwszej rzymskiej sesji synodu. A naszym dzisiejszym gościem jest profesor Aleksander Bańka, filozof, politolog, wykładowca, ale przede wszystkim dziś przedstawiciel episkopatu na inauguracji synodu na temat synodalności, który rozpoczął się w Rzymie i który trwa teraz na poziomie parafii. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie profesorze, no zacznijmy od takiego pytania. No był pan na inauguracji. Jakie wrażenia z tego synodu? Wiadomo, że często w wielu bardzo miejscach synody rozpoczynane przez papieża Franciszka budzą pewne obawy. W innych dla odmiany budzą ogromny entuzjazm. A jakie są pana wrażenia z tego rozpoczętego właśnie synodu, z tej inauguracji, na którym padły bardzo mocne słowa papieża? To też trzeba powiedzieć, to było bardzo przejmujące słowa. Tak, no więc ja jestem po tej stronie entuzjastów, może nie tak zupełnie skrajnych, bo jednak mam w naturze jakiś taki pewien krytycyzm do wielu rzeczy i staram się krytycznie patrzeć na rzeczywistość, ale to ta inauguracja bardzo mnie dotknęła na wielu poziomach. Przede wszystkim jak gdyby to potwierdzam zupełnie tą taką intuicję o tym mocnym przesłaniu, o tej spójności tego przesłania, o takiej wielkiej wrażliwości też tych zaproszeń, które tam wybrzmiały, bo to są pewne zaproszenia do pewnej wizji Kościoła, do pewnego sposobu przeżywania Kościoła, więc one są mi jakoś bardzo bliskie. Ja też czuję, że to jest właśnie ten kierunek, w którym mamy podążać. Ale jak gdyby może nawet jeszcze ważniejsza była dla mnie ta część, która medialnie nie była transmitowana, natomiast ona się odbywała na poziomie pracy w grupach, bo byliśmy podzieleni na grupy, na grupy synodalne, takie dyskusyjne, a właściwie grupy rozeznawania pewnego. I powiem, to co tam się w tych grupach działo, przynajmniej w mojej grupie, to było dla mnie bardzo takie ożywcze i bardzo wiele mi pokazało też na temat tego, jakie są chyba prawdziwe intuicje Ojca Świętego w odniesieniu do tego, co oczekuje teraz od kościołów lokalnych w tym wymiarze pół roku najbliższego. I powiem szczerze, to też w jakimś zakresie zmieniło chyba trochę moje myślenie o synodzie, o tym synodzie, bo ja myślałem, że tu będzie taki pomysł na wypracowanie pewnych diagnoz, takich jednoznacznych diagnoz, które później popłyną z kościołów lokalnych do Rzymu, a ja mam wrażenie, że to teraz, że to jednak nie o to do końca chodzi, że Ojciec Święty zaprasza nas do czegoś jeszcze głębszego. I to coś mi się pokazało właśnie w tym wymiarze tej mojej małej grupy, w której pracowaliśmy. No to nie mogę nie zadać pytania, do czego w takim razie zaprasza nas Ojciec Święty? Do czego głębszego? Bo znowuż pojawia się taka opinia wśród części, podkreślam, części komentatorów, że zaprasza nas Ojciec Święty do jakiejś formy rewolucji. Pozytywnie myślący powiedzą rewolucji Ducha Świętego. Inni powiedzą, no, rewolucji progresywnej. To ja może powiem trochę o tej drugiej części, tak żeby to naświetlić, nie? Bo wyglądało tak, że zostaliśmy zaproszeni do małych grup, właściwie wybieraliśmy sobie te grupy pod kątem trochę językowym, więc ja wybrałem sobie tam grupę angielskojęzyczną po to, żeby mieć maksymalnie szeroki ogląd uczestników tej grupy z całego świata, bo wiadomo, że angielski jest jakimś takim najbardziej powszechnym językiem. No i faktycznie w mojej grupie było 15 uczestników plus taki, to się nazywało facilitator, czyli ktoś, kto umożliwia, animuje po prostu, moderuje ten dialog, plus sekretarz, który wszystko spisywał.
I 15 uczestników z całego świata, czyli biskupi, świeccy, prezbiterzy, siostry zakonne, właściwie z całego świata. Taka grupa od Australii przez Amerykę, Anglię, Ganę, Indie, Pakistan. Koło mnie siedział biskup z Pakistanu, bardzo sympatyczny zresztą. I prawie 2 godziny takiego bardzo ciekawego procesu rozeznawania de facto, bo to trzeba było tak nazwać, gdzie zaczynaliśmy od milczenia, potem była taka próba podzielenia się, każdy z nas miał zabrać głos i powiedzieć w paru słowach o tym, co wnosi jak gdyby w to spotkanie ze swojego kościoła lokalnego. Klucz był taki: obawy, nadzieje i jakaś taka forma opisu najważniejszych, krótkiej powiedzmy sytuacji tego, co najbardziej nas dotyka w moim kościele lokalnym, prawda? I to było 3 minuty, bardzo rygorystycznie pilnowane, żeby nikt nie przekroczył tego czasu, więc tu jakoś spróbowaliśmy każde takie wypowiedzi swoje dał. I potem było znowu takie modlitewne milczenie, 5 minut takiego modlitewnego milczenia. I potem mówiliśmy już o tym, jak gdyby odklejając się trochę od siebie, od swojej perspektywy, co nas nawzajem w swoich takich wypowiedziach poruszało, czyli taka szkoła słuchania tego, co inni mówili, prawda? Zresztą założenie było takie, że od razu jak mówią, to mamy sobie coś wynotowywać, aktywnie słuchać po to, żeby jak najwięcej wziąć od tych, którzy z nami się dzielą swoim doświadczeniem. I znowu potem milczenie. I trzecia część to była część najbardziej taka ciekawa, bo tam już chodziło o to, żeby mówić na bieżąco, kto chciał, właściwie poruszenia, intuicje, natchnienia, obrazy, metafory, wszystko to, co się łączy z tym, czego aktualnie w tym momencie, w takim momencie Kairos powiedzieliśmy, w tej grupie przeżywamy. Bardzo to było ciekawe do tego, że ja miałem jednoznaczne i myślę trafne skojarzenie, zresztą zaraz to zweryfikowałem u specjalistów, że tak powiem, że to jest de facto pewien proces, który w Kościele jest znany od lat pod nazwą takiej metody wspólnotowego rozznawania, którą jezuici praktykują, tak zwane kręgi magis, prawda, czy pewien proces, no właśnie, słuchanie siebie nawzajem. I mi się wtedy tak przekliknęła taka jak gdyby, taka oczywistość, która gdzieś mi umykała. No mój Boże, przecież to jest dokładnie to, do czego zaprasza papież, jak gdyby dając nam dokumenty te przedsynodalne, prawda, czyli Vademecum i ten dokument przygotowawczy, tam jest de facto zaproszenie do takiego procesu, czyli jesteśmy zaproszeni do czegoś, co ma historię wielu wieków, co jest praktykowane w Kościele i co jest pewną sposobem słuchania siebie nawzajem, po to, żeby pewne sprawy, które w nas są, wybrzmiały, zostały wydobyte na zewnątrz. I podkreślam, to było wszystko jak gdyby spisywane, ale myśmy nie zakończyli tego spotkania jakimś takim jednoznacznym wnioskiem czy diagnozą, że powiedzmy to jest problem fundujący i trzeba go tak rozwiązać. W czasie tej debaty wychodziły takie troski, które... Zresztą trudno, żeby nie wybrzmiała kwestia zranień, powiedzmy, w Kościele. Jesteśmy przecież tuż po raporcie francuskim, prawda? I to było bardzo na świeżo, więc to się pojawiało, ale pojawiało się z ogromną troską jakąś taką, takim bólem. I jedna rzecz była dla mnie oczywista w tym, kiedy uczestniczyłem w tym procesie, że to zupełnie chodzi nie o to, co nam proponuje ta słynna droga niemiecka, synodalna, której się tak wszyscy boją i po części słusznie, prawda? Bo to zupełnie do czego innego jesteśmy w tym momencie zaproszeni. Ja w ogóle miałem inne doświadczenie tej pracy takiej duchowej, która tam była wykonana i wyszedłem z tej grupy z bardzo takim silnym poczuciem, że to jest dzieło Ducha Świętego i że to taki model słuchania, gdyby się udało go wprowadzić na jakimś poziomie w kościołach lokalnych, no to mielibyśmy naprawdę niezwykły moment takiego zatrzymania się w słuchaniu w takim czasie Kairos, w czasie Ducha Świętego. Natomiast no, inna sprawa jest, na ile my w kościołach lokalnych będziemy otwarci na tą propozycję i na ile my po prostu nie pójdziemy w taki pomysł na szybkie, statystyczne opracowanie problemów i poszukiwanie takich abstrakcyjnych rozwiązań, które właściwie niewiele wniosą, no bo przecież tych diagnoz i sposobów rozwiązania mamy multum w Kościele w tej chwili już. Do tego, jak to będzie wyglądać na poziomie lokalnym i jak może wyglądać, jak powinno wyglądać, to jeszcze przejdziemy. Ja bym się jeszcze zatrzymał na chwilę na tych pytaniach, diagnozach, tych intuicjach, które się pojawiały w tych rozmowach. No, samo określenie synodu, synod o synodalności może, zgadzam się, nie musi, ale może sugerować pewne tematy. Ojciec Święty o synodalności jako takim centrum
myślenia Kościoła mówi od dawna. Mówi też o decentralizacji. No my w Polsce oczywiście możemy powiedzieć, że mamy stare i sprawdzone tradycje, bo koncyliaryzm był związany z Akademią Krakowską bardzo, bardzo mocno, ale rozumiem, że te tematy, na przykład no, właśnie decentralizowania Kościoła, właśnie doprecyzowania roli biskupów, kapłanów i świeckich w procesach zarządzania Kościołem, czy właśnie opuszczenia części władzy no, w ten tak bardzo różnorodny Kościół w różnych miejscach, też było jakimś tematem waszych rozmów. Tak, ale one pojawiały się jak gdyby nie na zasadzie takiej, że musimy teraz usilnie nazywać, czy szukać problemów, czy sposobu rozwiązania tego, może tak. One wybrzmiewały jako pewnego rodzaju doświadczenie trudności, jako pewien taki ból, powiedzmy, Kościoła, który niesiemy, ale ja miałem wrażenie bardziej, że to było, tak to doświadczałem, że to było nazywane jako problem, ale bez takiej potrzeby szybkiej diagnozy. Nie? Bardziej, okej, posłuchajmy, co tak naprawdę dzieje się w nas, w naszych kościołach lokalnych, spotkajmy te problemy, nie? Bo tu jest tak, że pewien zestaw problemów z naszej strony, które my wnosimy, one były zbieżne z tym, co mówili inni, ale pewne problemy się rozmijały, to znaczy okazywało się, że to, powiedzmy, to, co dla nas może być jakoś tam ale nieważne, dla na przykład nie wiem, kwestia władzy, dla Kościoła w Pakistanie w ogóle nie jest tematem, który ich interesuje, prawda? I teraz ja miałem wrażenie, że tu chodzi bardziej o to, żeby zobaczyć z tych głosów, które były podniesione, jaka jest skala tego donazywania problemów, nie? I na ile one są faktycznie rozłożone w Kościele równomiernie, na ile różne części tego Kościoła powszechnego w równy sposób je artykułują, a na ile to jest, powiedzmy, na przykład nasza taka lokalna intuicja, że to jest właśnie moment taki kluczowy, prawda, i rozwiązanie tej kwestii jest fundamentalne dla Kościoła, nie? I ja miałem wrażenie, że tutaj dopiero jak te głosy z tych grup będą zebrane, to będzie można zobaczyć, jak się te problemy tak proporcjonalnie rozkładały w grupach, prawda? I jak one były, i gdzie były tak szczególnie akcentowane. I to mi się wydaje, jak gdyby jest bardzo ciekawe, bo ten proces był powolny, tak? W takim sensie, że on był skupiony bardziej na słuchaniu, na nazywaniu, właśnie to jest to, co Ojciec Święty mówi, żeby bardziej słuchać, niż na jakichś próbach szybkiego reagowania, nie? Myślę, że to, co się podziało w tym takim momencie otwarcia w tych debatach, to teraz będzie takim przedmiotem spokojnej analizy, ale ja osobiście chyba też, jeżeli mówię już o naszym kościele lokalnym, to właśnie czegoś takiego bym oczekiwał od naszego podwórka, żeby właśnie zrobić taką mapę tego, jak pewne rzeczy wybrzmiewają gdzieś w Polsce i żeby je potem dopiero zebrać, ale żeby to nie przełamało takiego właśnie spokojnego dialogu i słuchania siebie i żebyśmy nie poszli na skróty w takiej potrzebie szybkiego rozwiązywania tych problemów albo donazywania ich trochę tak ad hoc, z góry, prawda? No, wiemy, że my z tym mamy problem, powiedzmy, no to od razu szukajmy rozwiązania. Nie mogę nie zapytać o Afrykę i o Azję, bo rozumiem, że anglojęzyczna grupa oznacza, że byli tam również biskupi, świeccy, kapłani z Afryki i z Azji, czyli z miejsc, które uchodzą w pewnym sensie słusznie, pewnie w pewnym sensie mniej słusznie za te centra obecnie życia chrześcijańskiego, centra powołań, miejsca, gdzie rzeczywiście ich jest bardzo dużo i są bardzo, nawet nie wszystkie, jak to mówią misjonarze, są w stanie obrobić, to znaczy seminaria pękają w szwach. Natomiast czy tam również pojawiały się problemy i jakie to były problemy? Rozumiem, że pewnie do pewnego stopnia inne niż te, które my obserwujemy z Europy, no to także z naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, która powoli jednak zaczyna prezentować bardzo podobne problemy jak nasi zachodni sąsiedzi. Trochę później, trochę w mniejszej skali, ale to są już podobne problemy. Z tej mojej perspektywy grupy, w której ja uczestniczyłem, bo tych grup angielskojęzycznych było kilka. Cała grupa uczestników tego synodalnego dialogu to była grupa ponad 200-osobowa, chyba około 250 osób, więc ona była na tyle nieduża, żeby jednak się spotkać sprawnie w tych grupach. Te grupy były podzielone, myśmy byli podzieleni na takie piętnastki, powiedzmy, 15-osobowe grupy, a na tyle duże, żeby mieć pewien przekrój kościoła już, prawda? Więc w mojej grupie faktycznie były osoby z Afryki Północnej i oni mówili trochę o tym, że
jak gdyby dla nich najważniejszym takim doświadczeniem, przynajmniej to, co wychwyciłem, to, co wybrzmiało, to jest kwestia takiego pewnego jednak opuszczenia w wymiarze braterstwa, prawda? Że te kościoły takie, można powiedzieć, zasobne, bogate, wielkie, nie interesują się, czy nie wspierają tych kościołów afrykańskich, jak gdyby w takim kluczu, w jakim one powinny być wsparte. Chodzi o takie, o nawet pewien lobbying na rzecz takiej ochrony, prawda, tych chrześcijan, którzy przecież przeżywają mimo wszystko bardzo poważne dramaty. I podobny głos wybrzmiał z tych kościołów azjatyckich, powiedzmy, z tych osób, z którymi rozmawiałem, które dzieliły się swoim doświadczeniem kościołów właśnie w Azji. Natomiast ja potem też dopytywałem jeszcze o taką rzecz, jak wygląda sprawa tego faktycznego, tych faktycznych powołań w ich seminariach. Czy to jest tak, że nie jest czasami ten boom na seminaryjność, właśnie na pójście do seminariów, czy on jest spowodowany jednak mimo wszystko taką próbą wywindowania się trochę materialnego, ekonomicznego, czyli wyjścia z pewnego statusu takiego życia mimo wszystko bez perspektyw. I w takich rozmowach ja słyszałem odpowiedzi, że po części pewnie tak jest, nie? Że nie można na ten proces patrzeć zupełnie tak bezkrytycznie, prawda? Że jednak jest jakaś mimo wszystko próba poradzenia sobie z tym, z takim swoim trudem życiowym właśnie poprzez poszukiwanie takiej ścieżki awansu, jakby nie było mimo wszystko społecznego. Ale z drugiej strony ci, z którymi rozmawiałem, też powiedzieli mi wyraźnie, że to nie jest taki element dominujący, że mimo wszystko, że tam jest pewnego rodzaju takie szczere pragnienie relacji z Panem Bogiem i służby Panu Bogu, i że ono jest często właśnie weryfikowane poprzez scenę takiego jednak doświadczenia pewnego ognia. Ognia w sensie zagrożenia dla życia, zdrowia, bo przyznawanie się do Chrystusa nie jest bezpieczne w wielu wymiarach. To jest oczywiste, prawda? Więc ja mimo wszystko widzę taką nadzieję w tych kościołach, chociaż tam nie ma takiego hura optymizmu. Nie, jesteśmy faktycznie w takim dużym poruszeniu Ducha Świętego, ale trzeba pewnego dystansu, żeby to mądrze ocenić, żeby nie przesadzić w tych ocenach właśnie tak zbyt hura optymistycznie. Wspomniał już pan profesor o tym wydarzeniu, jakim było zbiegające się w zasadzie z początkiem synodu publikacja wstrząsającego raportu francuskiej komisji powołanej przez episkopat. Sam Ojciec Święty skomentował ten raport takimi dramatycznymi słowami, mówiąc o czasie wstydu, o czasie hańby dla Kościoła, dla nas katolików w ogóle. Rozumiem, że oczywiście to była grupa angielskojęzyczna, a nie francuskojęzyczna, w związku z tym nie wszyscy uczestnicy mieli dostęp do pełnej wersji raportu, który wciąż jeszcze jest po francusku. Wersja angielska to jest wyłącznie streszczenie i tak bardzo, bardzo mocne. Ale rozumiem, że jakoś, to zresztą się już pojawiło w pana wypowiedzi, jakoś o tym raporcie mówiliśmy. Jakie były te reakcje? Bo znowuż funkcjonuje taki stereotyp, że tego problemu z kościołów innych niż euroatlantyckie, tak powiedzmy, łagodnie, czyli Stany Zjednoczone i Europa, to tak naprawdę Europa do Polski, bo nawet już Europa Środkowa spogląda na to trochę inaczej, to tego problemu po prostu nie widać. Nie, że go nie ma, ale nie jest postrzegany jako problem. Czy to jest stereotyp, opinia słuszna, czy te reakcje na ten raport były jednak jakoś wspólne? To znaczy, wspólne było na pewno doświadczenie bólu. I takie ja to bardzo mocno jakoś w tej mojej grupie to wybrzmiało, że tutaj zresztą to się stało taką kanwą do tego, żeby opowiadać troszkę też o tych sytuacjach w kościołach lokalnych. Tutaj osoba reprezentująca ten obszar niemiecki też jakoś tak w tym kontekście wypowiedziała, właśnie też z takim jak gdyby bólem, nawiązując do raportu tego francuskiego. I generalnie dominowało takie poczucie właśnie ogromnej rany. To kiedy myśmy o tym mówili, to ja też miałem taki obraz nawet pewnego wzruszenia takiego wśród tych osób, które się tym dzieliły, jako że no to jest taki naprawdę wielki ból Kościoła i to było nieudawane. Ale myślę sobie znowu, że patrząc tak po mojej grupie w tej chwili, rozglądając się trochę po tych reakcjach, kiedy próbuję sobie jakoś odtworzyć, to
Nigdzie u nikogo nie było takiego jakiegoś braku wrażliwości czy kontestacji tego problemu. Natomiast faktycznie on był bardziej jakoś donazywany przez te osoby z kręgu anglojęzycznego, w sensie Europa, Australia, Ameryka. Tutaj to mocniej wybrzmiewało. I oni jakoś częściej, znaczy intensywnie powracali do tego problemu. Więc widać, że chyba to się jednak te serca, powiedzmy, europejskie czy amerykańskie, powiedzmy, czy australijskie są jakoś też bardziej tym może przejęte, co nie znaczy, że ten problem jest zbagatelizowany, który, myślę teraz o Afryce na przykład, ale chyba jednak my, dla nas to jest ekstremalnie ważne, prawda? I to wybrzmiewało. Myślę sobie, że to było mocno widoczne, mocno obecne. Także ja nie sądzę, żeby w najbliższym czasie ten problem jakoś słabł w takim wymiarze, powiedzmy, dyskusji czy debat standardowych. I taka opowieść o kościele zranionym właśnie, o tych ranach, które są dla nas i bólem, ale i też i szansą, ona chyba na stałe jakoś naznaczy tą drogę synodalną. Myślę sobie, że to, co wracało też w wypowiedziach Ojca Świętego cały czas, czyli to wezwanie, żeby być Kościołem bliskim, żeby być Kościołem współczującym, to wezwanie do pewnej takiej właśnie empatii i czułości, ono mocno jest też naznaczone tym doświadczeniem pewnej hańby jednak, która się zadziała w Kościele i przez Kościół. Także jestem przekonany, że ten synod będzie jakoś naznaczony tą raną i tego unikniemy. I myślę, że pewne kroki, które będą jednak jakoś duszpasterskie przynajmniej podjęte, one na pewno będą pod wpływem tego doświadczenia. I teraz przejdźmy do Polski, bo oczywiście teraz rozpoczyna się czas synodu w diecezjach, w kościołach lokalnych, w tych podstawowych komórkach, także w parafiach. W zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z biskupem Adrianem Galbasem i on, pełen nadziei oczywiście dla tego, co się dzieje, powiedział, że widzi jeden problem, to znaczy widzi taki problem, że nie jest wcale jasne, że na poziomie parafii rzeczywiście ten synod się zacznie rozgrywać. Ja zrobiłem taką szybką sondę wśród swoich przyjaciół, jak to w warszawskich parafiach wygląda. Mówiąc inaczej, gdzie proboszczowie zaangażowali się w tworzenie grup synodalnych i powiem, że poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, nie będę mówił, że ich nie ma, bo są, ale to jest raczej wyjątek niż norma. To znaczy świadomości rozgrywania się synodu w takiej przestrzeni parafialnej, ogłoszeń parafialnych, spotkań parafialnych, rozmów na parafiach w zasadzie nie ma. Media o tym oczywiście mówią, media katolickie o tym piszą, czy też mówią. Natomiast na poziomie tym, na którym to się powinno rozgrywać, czyli na poziomie rzeczywiście parafii, można odnieść wrażenie, że dobrze nie jest. No ja to mogę na dzień dzisiejszy na razie, chociaż jesteśmy tylko na początku, prawda, tego całego właśnie poruszenia, ale na dzień dzisiejszy niestety mogę to potwierdzić. Faktycznie tak jest, że ta jakby świadomość synodu, tak, że on się rozgrywa, że jest taki dziwny, powiedzmy, prawda, czyli rozciągnięty w czasie, no to ona gdzieś tam się przebija. Natomiast świadomość synodalności, czyli tego, do czego jesteśmy zaproszeni w związku z tym synodem, do pewnego procesu właśnie rozpoznawania, spotkania, no ja myślę, że z tym jest kiepsko faktycznie na dzień dzisiejszy. I to jest, powiem szczerze, moje największy taki niepokój czy obawa. Ja też o tym mówiłem. Mówiłem o tym właśnie tam w Rzymie, kiedy się dzieliliśmy takimi obawami. Ja mówię, że mam głównie, czy przywożę z Kościoła Polskiego dwie. Po pierwsze, że jednak część środowisk potraktuje mimo wszystko tą propozycję Ojca Świętego jako jednak coś zagrażającego i tak a priori powie temu nie. A druga część potraktuje to po prostu jako kolejny taki wymóg jakiegoś obowiązku do spełnienia, czy powiedzmy trochę taką fanaberię papieża, żeby teraz zrobić coś w naszej parafii, co przecież doda nam tych obowiązków pracy, w związku z tym lepiej, żeby to jakoś, powiedzmy tak, obejść w miarę sprawnie i tym się za bardzo nie kłopotać. Mam taką obawę. Ja myślę, że w dużej mierze zależy to, czy będzie zależało to od tego, jak poszczególni ordynariusze diecezji będą chcieli ten proces wdrożyć, jacy będą koordynatorzy tego procesu w diecezjach, jak zostanie zbudowana pewnego rodzaju świadomość i siatka tych kontaktów, no i jak zostaną pomyślane grupy, w których ten proces synodalny miałby się dokonywać, czy te grupy takiego właśnie dialogu, słuchania się nawzajem. Ja na dzień dzisiejszy nie potrafię do końca powiedzieć, jak to przebiegnie, ale nie mam tutaj takich, powiedziałbym,
zbyt wielkiego optymizmu. Ostrożny jest, ale nie jest taki chór optymizm. To ja zadam jeszcze to pytanie, które zadałem biskupowi Galbasowi. To co mają zrobić ci świeccy, którzy mają takie poczucie, że w tych obradach, w tej debacie, tej synodalności Kościoła nie chcą uczestniczyć? No mamy świadomość obaj, że Kościół jest Kościołem hierarchicznym, że mają swoją rolę potężną w nim biskupi, wokół których zbudowany jest Kościół lokalny, wobec ołtarza, wokół ołtarza i tronu biskupiego jest zbudowany kościół lokalny, no ale wokół proboszcza jest jakoś zbudowana wspólnota, ta podstawowa wspólnota, jaką jest parafia, no oczywiście jest jeszcze bardziej podstawowa, czyli rodzina, no ale w rodzinie to rozumiem, że synodalność jest dość oczywista, bo po prostu trzeba z żoną synodalnie co jakiś czas pewne rzeczy ustalić, a nawet z dziećmi starszymi trzeba synodalnie ustalić, więc tu możemy powiedzieć, jest naturalniej. Natomiast no, pozostaje to pytanie o parafię. Co mamy zrobić, jeżeli mamy taką potrzebę, albo takie pragnienie, albo Duch Święty nas porusza do tego, żeby jakoś w tej debacie poważnie z woli Ducha Świętego uczestniczyć? Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy powinniśmy się też zacząć tego domagać, tak? I mówię o tym wprost. Po prostu domagać się pewnej przestrzeni do dyskusji, i jeżeli w diecezji rozglądając się tego nie mamy, to myślę, że jest czas, żeby zacząć na spokojnie, albo nawet tak jednoznacznie i wyraźnie tę potrzebę artykułować. Sposobów artykułowania jest bardzo wiele, ale to jest właśnie pewien element synodalności, że ja miałem też trochę w Rzymie taką okazję podglądać, jak to ta grupa zebrana, prawda, na tym spotkaniu, jak ona działa. Więc tam nie było takiej sytuacji, żeby ktoś jak gdyby obawiał się zabrać głos, czy jakoś się dystansował od tego. Nie, po prostu tam biskupi i świeccy rozmawiali z sobą bez żadnego wersalu, powiedziałbym, tylko w normalny sposób, w taki zdrowy, komunikacyjny sposób, gdzie kiedy z czymś się nie zgadzałeś, mogłeś to powiedzieć wprost, że nie, ja to widzę inaczej, albo nie tak. I myślę sobie, że my mimo wszystko mamy cały czas problem w Polsce, żeby się dobić do takiej normalnej rozmowy, i może jest czas też zmienia pewnych standardów komunikacji, że już jest taki czas, kiedy trochę odejdziemy od tego baroku, albo wreszcie w ogóle od niego odejdziemy i zaczniemy normalnie nazywać swoje potrzeby od parafii poprzez kurię, poprzez diecezję. Oczywiście tu nie chodzi o jakąś roszczeniowość, prawda, ale chodzi o normalne wyartykułowanie pewnych potrzeb. Chcemy się spotkać, jest grupa osób, która chce to przedyskutować, prosimy, żeby dać nam taką możliwość, materiału i stworzyć pewną przestrzeń. Wydaje mi się, że jeżeli nie zaczniemy tak myśleć o Kościele, że to jest pewna przestrzeń, w której nasza podmiotowość też ma prawo do tego, żeby się właśnie obudzić, no to może być tak, że nikt za nas tego nie zrobi. Rozumiem, czyli jakby tak naprawdę to jest też czas dla nas jako świeckich, taki niełatwy, ale będący wyzwaniem czas dla świeckich, dla duchownych, także dla biskupów, żebyśmy się uczyli nowego modelu komunikacji, który będzie rzeczywiście synodalny, a nie, używając takiego trochę politologicznego określenia, a nie feudalny. Tak, o, dokładnie tak jest. Ja się z tym zgadzam zupełnie i nawet powiedziałbym, gdyby się to udało zrobić, to ja bym to już uznał za pierwszy i, no nie chcę powiedzieć wystarczający, tak, ale nie wiem, czy nie najważniejszy efekt tego procesu synodalnego w Polsce. Nie? Gdybyśmy się nauczyli po prostu w pewnej normalności komunikować swoje potrzeby, nawzajem się słuchać i jak gdyby respektować fakt do tego, czy prawo do tego, że możemy nawzajem te potrzeby komunikować. Ja myślę, że to chodzi o dwie strony, tak, czyli z jednej strony świeccy via hierarchię, ale z drugiej strony to samo, prawda, bo na dzień dzisiejszy myślę sobie, że my mamy ten dialog, co na dzień dzisiejszy z niego, ten kształt dialogu, powiedzmy, który mamy, to on jest po obu stronach nabrzmiały takimi pretensjami i nieufnością, nie? I to trzeba jakoś rozmontować i dla mnie takie rozminowanie tego pola, jednak to byłoby chyba nawet, nie wiem, czy nie najbardziej taki ważny, czy istotny owoc tego procesu synodalnego, gdyby to się udało zrobić, przynajmniej po części. I tym wnioskiem saperskim kończymy. Przypomnijmy, że rozminowywanie to jest trudne zadanie. Saper myli się tylko raz, na szczęście uczestnik drogi synodalnej może się pomylić częściej, bo saperem nie jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Aleksander Bańka, filozof, politolog, ewangelizator, no i uczestnik tej pierwszej sesji inauguracji synodu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Media już obwieściły rewolucję, ale nic nie wskazuje na to, by do niej doszło. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, luterańskiego, zagłosował za dopuszczeniem kobiet do ordynacji na pastorów. Ale nie ma to nic wspólnego z radykalną zmianą. Kobiety od dawna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim dopuszczone były do ordynacji diakońskiej, co pozwalało im sprawować nabożeństwa, w tym od roku 2016 komunijne i głosić kazania. Czego nie mogły? No, nie mogły być proboszczami, co akurat z katolickiego punktu widzenia jest dość dziwaczne, tak powiedzmy to łagodnie, ponieważ zarządzają parafiami w Kościele katolickim kobiety od bardzo dawna i to nie tylko w Amazonii. Dodatkowo, jako że ordynacja jest kwestią porządku kościelnego, ordynuje się osoby odpowiednio przygotowane teologicznie, tak by nie było chaosu w Kościele, a nie ontycznej zmiany, tak jak to jest w Kościele katolickim, to płeć, jak się zdaje, nie ma większego znaczenia przy ordynacji. Ordynacja zresztą, to też jest bardzo istotne, nie jest w katolickim rozumieniu tego słowa święceniami kapłańskimi. Kapłaństwo hierarchiczne, co podkreślają również sami luteranie, sami ewangelicy augsburscy, zwyczajnie nie istnieje, a wszystkie posługi, wszystkie urzędy w Kościele wyrastają z sakramentu chrztu. A zatem można powiedzieć, że to, co zostało uznane za rewolucję, wcale taką nie jest. Zaskoczeniem, chociaż nie rewolucją, może być natomiast fakt, że czwarty już anglikański biskup został katolikiem. I nie chodzi o to, że został, ale o to, że akurat ten, Michael Nasir Ali, to jeden z najbardziej znanych anglikańskich biskupów. Człowiek, który wielokrotnie występował w angielskich i brytyjskich telewizjach, który był uznanym ekspertem od dialogu z islamem i człowiekiem bardzo głęboko zaangażowanym w dialog z Kościołem katolickim. Jego historia także jest historią fascynującą. Pochodzi on z Pakistanu. Jego ojciec był jeszcze muzułmaninem, ale nawrócił się i został członkiem kościoła anglikańskiego. Jego syn, wychowany już jako anglikanin, wstąpił na uniwersytet i po studiach został pastorem. Został najpierw proboszczem, a potem biskupem w Pakistanie. Niestety władze Pakistanu nie chciały tolerować syna konwertyty na tym stanowisku i Michael Nasir Ali musiał uciekać z Pakistanu i od tego momentu jest biskupem Wielkiej Brytanii. Dlaczego jego konwersja jest zaskoczeniem? Otóż dlatego, że biskup Michael nigdy nie był kojarzony z nurtem anglokatolickim. Nigdy nie był kojarzony z jakąś szczególną sympatią wobec liturgii czy myślenia katolickiego. Należał on bowiem do tak zwanego kościoła niskiego, do tego kościoła, który jest ewangelikalny, protestancki, czasem nawet niechętny niektórym ze strojów duchownych, czy zbyt bogatym liturgią według Book of Common Prayer. A jednak wieloletnie poszukiwania, wieloletnie studia katolicyzmu doprowadziły biskupa Michaela Nasir Alego właśnie do konwersji na katolicyzm, a dokładnie do przejścia do ordynariatu dla byłych Anglikanów. Jaki będzie obecnie jego status? Otóż już niebawem zostaną mu udzielone tak zwane uzupełniające na wszelki wypadek święcenia, gdyby jego poprzednie święcenia, te anglikańskie, były nieważne. Ale będą to tylko święcenia prezbiteratu. Biskup nie będzie pełnił w Kościele katolickim posługi biskupiej, bo jest żonaty. To oznacza, że będzie prawdopodobnie zarządcą jakiejś parafii, na pewno wykładowcą akademickim i będzie mógł sprawować najświętszą ofiarę w rycie anglikańskim, ale wewnątrz Kościoła katolickiego. Nowemu biskupowi i nowemu księdzu w Kościele katolickim składamy najlepsze życzenia. O tym już w podcaście Tak Myślę było. Ale czas wrócić do tematu na głębszym poziomie. Moskwa i Konstantynopol w zastraszającym tempie oddalają się od siebie. Moskwa już w sensie ścisłym uznała Konstantynopol za schizmatycki, ale ten nie odpowiedział jej tym samym. O co chodzi w tym sporze? Jak go rozumieć? O tym będę rozmawiać z Łukaszem Kobeszko, filozofem, publicystą, znawcą prawosławia. A moim Państwa gościem jest Łukasz Kobeszko, filozof, publicysta, znawca między innymi problematyki Europy Środkowo-Wschodniej, ale również Kościoła Prawosławnego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. A rozmawiać będziemy o tym, co się dzieje w tej chwili w Kościele Prawosławnym, w szeroko pojętym, uniwersalnym Kościele Prawosławnym, bo jak się zdaje, od już dobrze ponad roku nasila się konflikt między Patriarchatem Konstantynopola, czyli można powiedzieć tym pierwszym z patriarchatów, duchowo przewodniczącym innym, a Patriarchatem Moskiewskim, który jest pierwszym spośród patriarchatów, ale pod względem politycznym. No i pojawiły się takie informacje w mediach coraz ostrzejsze, że Patriarchat Moskiewski może chcieć doprowadzić wprost do ekskomuniki, czy do nałożenia klątwy na Patriarchę Konstantynopola, czyli konkretnie na Patriarchę Bartłomieja I. Ile prawdy jest w tych medialnych doniesieniach? Konflikt pomiędzy Patriarchatem Moskiewskim i tym znajdującym się w dyptychu, czyli tak zwanym wykazie autokefalicznych cerkwi prawosławnych na pierwszym honorowym miejscu Patriarchacie Ekumenicznym w Konstantynopolu, my tak mówimy w Konstantynopolu historycznie, ale tak naprawdę powinniśmy mówić jednak zgodnie z realiami w Stambule, bo w tej chwili Patriarchat Ekumeniczny znajduje się na terytorium państwa Republiki Tureckiej, państwa, co warto przypomnieć, muzułmańskiego, już w większości niechrześcijańskiego. Więc konflikt między, spór między tymi dwoma patriarchatami trwa dość dłużej. Pan redaktor tutaj wspomniał o okresie roku, ale tak naprawdę taka jego eskalacja i taki jego mocny zasięg rozpoczął się kilka lat temu, w 2018 roku, dokładnie jesienią, w październiku, kiedy Patriarchat Ekumeniczny dokonał pewnego odnowy istnienia autokefalii ukraińskiej. Później ten konflikt na samym początku, kiedy właśnie było to dokładnie 11 października, więc praktycznie 3 lata temu, Patriarchat Ekumeniczny ogłosił, że rozpoczął cały proces przywracania autokefalii Ukrainie. To już wtedy spotkało się to od razu bardzo szybko z taką negatywną reakcją Patriarchatu Moskiewskiego. Potem, kiedy nastąpiło na początku 2019 roku został przekazany tak zwany tomos z Patriarchatu Ekumenicznego, czyli takie uroczyste potwierdzenie istnienia autokefalii, odrodzenia autokefalii ukraińskiej. Kiedy ten tomos został ogłoszony w Kijowie na początku 2019 roku, wówczas odpowiedzią taką już pełną parą Patriarchatu Moskiewskiego było zerwanie jedności modlitewnej z Patriarchatem Ekumenicznym. To po prostu polega na tym, że w czasie nabożeństw, w czasie boskiej liturgii, kiedy wymieniane są imiona wszystkich zwierzchników kanonicznych cerkwi prawosławnych, jeśli następuje to zerwanie, to właśnie imię patriarchy Konstantynopola, Bartłomieja, zostało w rosyjskiej cerkwi zaprzestane, więc nie wymienia się go od tego czasu we wszystkich liturgiach sprawowanych w ramach rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Potem Moskwa jakby rozszerzyła jeszcze te kroki, bo podobne kroki podjęła wobec wszystkich autokefalii, które do tej pory uznały tą autokefalię Ukrainy, czyli przede wszystkim wobec starożytnego patriarchatu w Aleksandrii. To jest kolejna właśnie taka cerkiew autokefalicza, która obejmuje Aleksandrię i całą Afrykę. Później wobec Grecji i Cypru. To są takie trzy kraje, które w tej chwili uznają, trzy autokefalie, które w tej chwili uznają tą odrodzoną autokefalię ukraińskiego kościoła prawosławnego. Więc tutaj ten problem eskaluje już od dłuższego czasu. Pod koniec sierpnia bieżącego roku mieliśmy do czynienia z wizytą patriarchy Bartłomieja na Ukrainie, która została również w bardzo ostrych słowach i skomentowana, i w ogóle komentowana przez patriarchat moskiewski. Taki szef, można powiedzieć, dyplomacji cerkiewnej patriarchatu moskiewskiego, biskup Ilarion Alfiejew, nawet użył takich języka, można by powiedzieć, wręcz takiego kolokwialnego, twierdząc, że patriarcha Bartłomiej to złoczyńca i złodziej, który przyjeżdża i podburza jakby wiernych terenu, który kanonicznie powinien należeć do rosyjskiej cerkwi prawosławnej. I rzeczywiście pojawiły się i te sugestie pojawiły się już w internecie, ogólnie tak można powiedzieć, w prawosławnym internecie, szczególnie w tym prawosławnym internecie rosyjskim, ale zostały też jakby przytoczone też i powtarzane w wielu innych miejscach światowego internetu, i to było mniej więcej gdzieś już na początku tego roku, że rzeczywiście być może coś takiego jest przygotowywane, że patriarcha Cyryl, stojący na czele
Patriarchatu Moskiewskiego, czyli główny hierarcha rosyjskiego prawosławia, ogłosi jakiś rodzaj anatemy, klątwy, ekskomuniki, trochę mówiąc łacińskim językiem, prawda, pod adresem patriarchy Bartłomieja. Ile jest prawdy w tych, no tu rzeczywiście musimy, w tych doniesieniach, tu rzeczywiście musimy wziąć pod uwagę no, dynamikę sytuacji. Znowu teraz we wrześniu mieliśmy w Moskwie zorganizowaną taką konferencję naukową pod tytułem Prymat synodalności w świetle doktryny prawosławnej. I o ile zazwyczaj różnego rodzaju no, naukowe konferencje to może nie budzą aż takich wielkich emocji publicystów i różnych analityków, no to tutaj w zasadzie jedynym celem tej konferencji było pokazanie, pewne podważenie tej istniejącej wciąż honorowej pozycji patriarchatu ekumenicznego w Konstantynopolu i patriarchy Bartłomieja, pokazywanie, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie pewna rola pewnego primus inter pares, czyli takiego pierwszego spośród równych, tylko i wyłącznie w pewnych kwestiach historycznych, zresztą w kwestiach też wątpliwych, że tak naprawdę Konstantynopol wskazywano na tej konferencji, że Konstantynopol rości sobie pewne pretensje do kierowania światowym prawosławiem, nie mając niby takich podstaw. Później, więc w zasadzie takie się pojawiały w czasie tej konferencji różnego rodzaju właśnie sugestie. Później, nawet w dniu dzisiejszym, dzisiaj według starego kalendarza, czyli tak zwanego tego kalendarza juliańskiego, który część cerkwi autokefali prawosławnych na świecie utrzymuje, czyli 13 dni w święta wszystkie są 13 dni później niż w kościele rzymskokatolickim, który w kalendarzu gregoriańskim. Dzisiaj jest uroczystość opieki Matki Bożej, tak zwana pokrowa w języku cerkiewnosłowiańskim, i w czasie homilii patriarcha Cyryl nawet wypowiedział dzisiaj w Moskwie takie zdanie, że Rosja tak naprawdę historycznie to miała tak naprawdę bardzo mało wspólnego z patriarchatem w Konstantynopolu i tak naprawdę no, ten wpływ Konstantynopola był minimalny na Rosję i na rosyjską kulturę. Więc tu widzimy tą eskalację pewnego języka. No, natomiast jeśli chodzi, czy rzeczywiście może dojść do takiego jednoznacznego aktu, to musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, no, pewną jednak specyfikę, z którą pewnie my tu w Polsce już znamy, rosyjskiego ogólnie, rosyjskich środków masowego przekazu, mediów, internetu, tego też internetu prawosławnego, no, który dość często posługuje się pewnego rodzaju sensacyjnymi tytułami, nie mówiąc już wprost o fake newsach i pewnych przeinaczeniach, więc tutaj to jest pierwsze i trzeba wziąć pod uwagę specyfikę tej rosyjskiej narracji. Po drugie, no, też trzeba by było wziąć pod uwagę, jeżeli by doszło do takiego formalnego aktu, to znaczy jeśli by patriarcha Cyryl, patriarcha rosyjskiej cerkwi prawosławnej, no, wystąpił publicznie, na przykład powiedział, że rzuca anatemę, czyli no, jakiś rodzaj wyklęcia wobec patriarchy Bartłomieja, bądź też, no nie wiem, uznaje, że on jest schizmatykiem i tak naprawdę nic nie należy z nim mieć wspólnego i każdy, kto wchodzi w jakieś kontakty, szczególnie właśnie na płaszczyźnie liturgicznej czy religijnej, no popełnia jakiś rodzaj schizmy bądź herezji, no to taki akt nie miałby żadnego tak naprawdę pod względem prawno-kanonicznym jakiegoś znaczenia. Poza tym, że byłby tylko oczywiście pewną demonstracją, pewną, tak jak to, nie wiem, parlamenty na przykład podejmują różnego rodzaju, prawda, rezolucje czy odezwy, no to by była w zasadzie taka no, publicystyczna odezwa, która by no, formalnie żadnych kanonicznych skutków nie miała, bo tutaj trzeba przyznać jedną rzecz, że jakby kanony Kościoła prawosławnego, kanony powstały w czasach jeszcze starożytnych, w czasach pierwotnego chrześcijaństwa i w czasach pierwszych siedmiu soborów powszechnych. To jest to, na czym Kościół Wschodu opiera swoją taką strukturę władzy w Kościele, swoją strukturę prawno-kanoniczną. No zakłada, że ten istniejący system autokefali, czyli tego, że każdy Kościół taką jest, dokładnie tłumacząc to pojęcie, własną głową, czyli ma własną głowę, ma własnych metropolitów, patriarchów niekiedy, nie może ingerować bezpośrednio w sprawy drugiego Kościoła, więc tak naprawdę nie miałby żadnej mocy kanonicznej patriarcha Cyryl, jeśli by nawet ogłosił jakiekolwiek klątwy wobec patriarchy ekumenicznego. Więc tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że od strony takiej prawno-kanonicznej, no to nie wywarłoby żadnych jakichś takich realnych skutków, no poza tym, że pewnie duża część wiernych rosyjskiej cerkwi prawosławnej, no nabrałaby, no jeszcze bardziej by powiększyła swój, że tak powiem, już istniejący negatywny stosunek do postaci patriarchy Bartłomieja i całego patriarchatu ekumenicznego. Ale z tego, co pan mówi, to jest jednak bardzo istotna informacja, bo wynika, że tak de facto do schizmy
No to już doszło. Dlaczego? Dlatego, że no brak wymieniania w liturgii, w świętej liturgii imion patriarchy Konstantynopola, patriarchy Aleksandrii i, jak rozumiem, metropolity greckiego, no to przynajmniej w języku symbolicznym cerkwi prawosławnej oznacza no, uznanie jakiejś formy schizmy. Ja nie chcę jej tutaj jakoś uwieczniać, bo już były takie sytuacje. Nawet autokefalia polska była przyznawana najpierw przez Konstantynopola, później przez Moskwę, co też podzieliło do pewnego stopnia cerkwie prawosławne. Niektóre mają ją wcześniej, w tym wyliczeniu zwierzchników autokefalicznych kościołów, inne później. No, nie zmienia to jednak jednakowoż faktu, że w tej chwili ten świat prawosławny no jakoś się podzielił. Jedni są, mówiąc otwarcie, po stronie Moskwy w tej sprawie, inni są, znowuż ujmując rzecz wprost, po stronie Konstantynopola i Ukrainy, co też nie jest bez znaczenia, bo Moskwa bez Ukrainy no, przestaje być największą cerkwią prawosławną, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę duchowną, a taką cerkwią staje się, jak się wydaje, to oczywiście te wyliczenia będą różne, ale stanie się dość szybko Kijów, który notabene też ma dobre historyczne podstawy, żeby być metropolią, no może nie patriarchatem, bo tam patriarchatu nie było, ale na pewno metropolią, a biorąc pod uwagę liczebność, to kto wie, czy nie patriarchatem. Tak, z pewnością tutaj od razu od końca pańskiego pytania, panie redaktorze, zaczynając, to rzeczywiście w tej chwili warto tutaj podkreślić, że no Ukraina jest w tej chwili, jeśli popatrzymy na samą Europę, no jednym z najliczniejszych w tej chwili narodów prawosławnych, prawda, w Europie. Nawet biorąc pod uwagę to, że Ukraina mimo wszystko nie ma tak charakteru tylko i wyłącznie monokonfesyjnego, no bo tam oczywiście też jest relatywnie spora liczba, prawda, wiernych kościoła grecko-katolickiego, są rzymscy katolicy i tak dalej, no już nie wspominając o muzułmanach, społecznościach żydowskich, czy religiach niechrześcijańskich. Więc to jest rzeczywiście to i na pewno tutaj sam akt przywrócenia autokefalii Ukrainie dokonany przez patriarchat ekumeniczny, no był pewnym aktem niewątpliwie sprawiedliwości też dziejowej po wiekach zależności, która wynikła z tak naprawdę pewnych uwarunkowań politycznych, prawda, tego, że pod koniec wieku XVII w wyniku rosnącej ekspansji Rosji na terytorium patriarchatu, wtedy nie patriarchatu, metropolii kijowskiej, która wtedy była integralną częścią patriarchatu ekumenicznego i zależała od Konstantynopola, więc została przejęta przez Rosję i pozostała pod tym wpływem Rosji przez długie wieki, pod wpływem Moskwy. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, tak, rzeczywiście realnie ta schizma w postaci przerwania łączności modlitewnej, łączności eucharystycznej, bo to jest nawet ważne, że chodzi o łączność eucharystyczną. W tej chwili na przykład, jeśli by zdarzyła się taka sytuacja, że przyjeżdża na przykład grecki biskup czy duchowny, nasz, pomijam takie tutaj okoliczności prozaiczne, że nikt by go pewnie oficjalnie nie zaprosił w tej chwili już tych złych stosunków i tego zerwania jedności, ale gdyby przyjechał, to generalnie nie zostałby dopuszczony do wspólnego sprawowania boskiej liturgii i eucharystii właśnie z duchownymi czy biskupami rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Warto tutaj podkreślić, że jednak ten akt ma charakter mimo wszystko w tej chwili unilateralny, jednostronny. To znaczy rzeczywiście Rosja zerwała, rosyjska cerkiew zerwała tą łączność eucharystyczną, natomiast te cerkwie, z którymi rosyjska cerkiew prawosławna zerwała łączność eucharystyczną, nie odpowiedziały tym samym krokiem. W Atenach, bo możemy, nie wiem, pójść na przykład na liturgię teraz do Aten i usłyszymy, że w czasie tej liturgii czy greccy biskupi, czy greccy duchowni wymieniają imię Cyryla, patriarchy Cyryla podczas boskiej liturgii, podczas ofiarowania, bo to się wymienia podczas ofiarowania tuż przed kanonem eucharystycznym. Więc tutaj widzimy, że to jest trochę takie jednostronne działanie Moskwy w tej chwili i można powiedzieć, że w takim no, duchu pewnym chrześcijańskim, pewnego chrześcijańskiego miłosierdzia jednak i cerkiew grecka i patriarchat ekumeniczny i teraz patriarchat Aleksandrii oraz cerkiew na Cyprze no, nie odpowiedziały pięknie za nadobne, więc no to tutaj to ważne jest, trzeba zauważyć. Mi się wydaje, że tutaj powinniśmy też trochę podejść do tego w ogóle całego problemu od pewnej takiej strony, oczywiście, bo możemy też sporo mówić o historii, ale mi się wydaje, pewnie byśmy poświęcili ten w ogóle osobną audycję w ogóle o historii, jak się układała autokefalia
Westfalia, jak wyglądała rywalizacja Moskwy o to, o właśnie takie pierwsze miejsce w światowym prawosławiu, i o tym pewnie jeszcze powiemy, ale też warto powiedzieć o tym, co się tak naprawdę dzieje dzisiaj, że rzeczywiście w kościele prawosławnym, patrząc tak ogólnie, bo tak jak pan redaktor dobrze powiedział na początku, że chcielibyśmy też tutaj porozmawiać bardziej tak ogólnie i globalnie o obecnej sytuacji prawosławia. Widzimy, że ta właśnie doktryna autokefalii, która właśnie leży jakby u podstaw wschodniego rozumienia porządku władzy w kościele, dzisiaj nie za bardzo się, można powiedzieć, sprawdza w dzisiejszych warunkach, mówiąc tak wprost, w warunkach politycznych, społecznych, w ogóle w warunkach życia ludzi. I Moskwa niewątpliwie, widząc te pewne kontrowersje, które są w świecie prawosławnym od dawna wokół tego problemu autokefalii, stara się, mówiąc takim trochę brzydkim, kolokwialnym językiem, wessać się w tą szczelinę, którą dojrzała, i po prostu wessać się z tą własną taką narracją, z własnymi interesami, z postawieniem własnych interesów, i po prostu próbą zdobycia tutaj przyczółków i właśnie masowego poparcia. Bo zwróćmy uwagę, tak naprawdę sam proces autokefalii przez lata to było tak, że przez wieki można było powiedzieć, że wyrósł tak naprawdę z tej dawnej takiej podstawy, którą było istnienie tak zwanego systemu pentarchii, czyli pierwszych pięciu takich patriarchatów, które istniały w starożytnym chrześcijaństwie. To była Jerozolima, Rzym, Antiochia, miejsce, gdzie zresztą po raz pierwszy zaczęto według Pisma Świętego używać w ogóle terminu chrześcijanie, prawda? I Aleksandria i Konstantynopol, więc to było tych pięć pierwszych takich dużych stolic biskupich, z którego potem ewoluowały konkretne patriarchaty, już konkretne właśnie takie jednostki życia cerkiewnego. I można powiedzieć, że przez wieki to się różnie układało, bo był, prawda, Konstantynopol, jeden wielki patriarchat Konstantynopolu, który po wielkiej schizmie w 1054 roku zaczął często mówić o sobie, że jest tak zwanym nowym Rzymem, i często patriarchowie Konstantynopola, którzy właśnie kierowali tamtejszą cerkwią, mówili o sobie, że są właśnie patriarchami, arcybiskupami Nowego Rzymu, tak zwanego. Potem ten problem autokefalii zaczął nabierać dużego znaczenia, kiedy następował proces wybijania się na niepodległość szeregu narodów, tutaj właśnie prawosławnych i w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególne to miało miejsce w drugiej połowie, w latach 70. XIX wieku, kiedy w wyniku wojen na Bałkanach powstawały niepodległe narody, takie jak Rumunia, takie jak Bułgaria, takie jak Serbia. I jakby proces tworzenia się tej autokefalii towarzyszył też procesowi tworzenia się świadomości narodowej tych krajów, szczególnie właśnie na Bałkanach, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej. I tak naprawdę zawsze istniała pewna wątpliwość taka, której do tej pory w prawosławiu nie rozwiązano, w jaki sposób tak naprawdę nadawać tą autokefalię, kto by miał to robić. Tutaj Konstantynopol bardzo mocno podkreśla, że w zasadzie on rzeczywiście jest takim tutaj honorowym, pełni funkcję pewnego honorowego prymatu w świecie prawosławnym, ale jako taka ten dawny patriarchat, który kiedyś wchodził w skład tej pentarchii pierwszych właśnie stolic biskupich, jako tak zwany właśnie też kościół matka innych kościołów, ma prawo do nadawania tej autokefalii. Często inne kościoły to też w jakiś sposób kontestują, mówiąc, że tak naprawdę być może można by było wymyśleć jakiś nowy schemat, że na przykład dane państwa, na przykład w ostatnich latach też mieliśmy do czynienia po rozpadzie Związku Radzieckiego, po rozpadzie Jugosławii, z powstawaniem nowych państw, że może wprowadzić zasadę, że powstaje nowe państwo i od razu powinna być automatycznie nadawana administracji cerkiewnej w tym kraju autokefalia. Poza tym istnieją też takie w ogóle długie dyskusje, tak naprawdę co ma być, jakie konkretnie geograficzne miasto, czy jakiś obszar miałby być tym centrum prawosławnego chrześcijaństwa, bo to nie jest taka prosta sytuacja jak w kościele rzymskokatolickim, że mamy Rzym, stolicę apostolską, papieża, Roma locuta, causa finita i, prawda, jak mówi te słynne przysłowie i powiedzenie, i tu jest sytuacja jasna. Tutaj są wątpliwości, niektórzy mówią, że może tym centrum chrześcijaństwa, właśnie prawosławnego, właśnie powinien być Konstantynopol z uwagi na te korzenie w pentarchii, w dawnym systemie pentarchii. Inni mówią, że może patriarchat w Jerozolimie, bo to jest po prostu miejsce Jerozolima, gdzie nastąpiły najważniejsze wydarzenia zbawienia, śmierci Chrystusa na krzyżu, zmartwychwstanie, więc to może powinno być jakby centrum chrześcijaństwa na świecie. Inni z kolei mówią, że być może to powinien być półwysep Athos, ta Republika Mnichów, czyli takie centrum duchowości prawosławnej, które jakby oddziałuje też z
swoim autorytetem na cały świat prawosławny. Chociaż też to nie jest takie proste, bo Athos to też nie jest jeden monaster, jedno jakieś miejsce, tylko cała grupa monasterów, też często mająca takie swoje korzenie w poszczególnych jurysdykcjach narodowych, w cerkwi rumuńskiej, serbskiej, bułgarskiej i tak dalej, chociaż cały Athos jest formalnie w tej chwili też podległej jurysdykcji patriarchatu ekumenicznego. Moskwa widzi te wszystkie wątpliwości, które się odbywają i właśnie ze swoją narracją tego, że to ona powinna być w tej chwili centrum światowego właśnie chrześcijaństwa prawosławnego, ona powinna być jakimś wzorcem sewr, w ogóle tradycji i praktyki prawosławnej, usiłuje się właśnie, jak to brzydko powiedziałem, wessać się z tą właśnie swoją narracją, no i po prostu zdobywać w świecie prawosławnym poparcie. I tutaj no, widzimy, że po prostu takie zdecydowane, takie działania Moskwy no, mają miejsce od dłuższego czasu i można powiedzieć, że w różnych też epokach historycznych przejawiały się w jakiś specyficzny sposób. Ja tu nie mogę jeszcze nie zadać pytania o, no, o migrację i o proces migracyjny, bo on również miał potężny wpływ na kształtowanie się światowego prawosławia, bo no, w Stanach Zjednoczonych na przykład w tej chwili oczywiście istnieje amerykański kościół prawosławny, ale bardzo długo tak naprawdę toczył się spór, czy on ma powstać i czy nie powinny istnieć narodowe jurysdykcje, czy te autokefaliczne jurysdykcje. Tam nawet krążył taki wśród prawosławnych Amerykanów taki dowcip, że jak się spotyka czterech prawosławnych, no to oni reprezentują pięć cerkwi, bo każdy ma jeszcze tą cerkwię, do której na pewno nie pójdzie. Tą cerkiew, do której na pewno nie pójdzie. Więc no, też był bardzo długo problem. Nawet we Francji mieliśmy ten problem, gdzie była jurysdykcja moskiewska, była jurysdykcja Konstantynopola i toczył się, no i jeszcze była oczywiście cerkiew niekanoniczna, czyli ta poza granicami Rosji, ona się ostatecznie zjednoczyła. Też nie cała, dodajmy, ale no, te główne jej struktury zjednoczyły się z patriarchatem moskiewskim, więc to przynajmniej się wyprostowało. No ale mamy też ten problem tych miejsc, w których prawosławni migranci, a czasami konwertyci, których przecież jest też całkiem dużo. Anglikanie na przykład na pewnym momencie konwertowali na prawosławie, odchodząc z liberalizujących się wspólnot. Więc mamy jeszcze ten problem, jak budować nowe struktury w miejscach, gdzie struktur prawosławnych zwyczajnie wcześniej nie było. To jest bardzo ważne pytanie, które tutaj postawił pan redaktor i to jest też kolejny jeden takich z największych problemów współczesnego prawosławia, bo rzeczywiście, jak słusznie tutaj pan redaktor zauważył, w krajach, to dotyczy głównie krajów Europy Zachodniej, czyli krajów, które nie mają takiej własnej autokefalii, własnych tradycji prawosławnych, albo te tradycje są, no tylko, że są one no, dość świeżej daty, no, sięgające można powiedzieć góra 100-150 lat, a tak naprawdę zawsze były to kraje jednak pozostające w oddziaływaniu kręgu kulturowym i jakimkolwiek teologicznym i innym chrześcijaństwa zachodniego. I rzeczywiście wraz z migracjami, a te migracje przecież no, też nie zaczęły się dzisiaj, trwają już od dawna, wraz z migracjami prawosławni zaczęli przyjeżdżać do krajów właśnie Europy Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych i tam zaczęły się tworzyć pewnego rodzaju właśnie jurysdykcje narodowe, no bo tam przyjeżdżali z tymi wiernymi właśnie duchowni, właśnie biskupi i powstawały te jurysdykcje narodowe. I rzeczywiście można powiedzieć, że paradoksalnie stanowiło to problem też w związku z pewnymi kanonami prawosławnymi, bo kanony prawosławne i w ogóle cała tradycja też wczesnochrześcijańska to rzeczywiście głosi taką zasadę, że na jednym terytorium powinien działać jeden biskup tak naprawdę i nie może istnieć wielu różnych, oczywiście może być biskup, biskupi pomocnicy i tak dalej, jego wikariusze, ale jakby nie może istnieć kilka jurysdykcji, które wzajemnie wchodziłyby sobie jakby w drogę i przeszkadzały czy jakoś, no nie wiem, no prowadziły równoległą pracę z duszpasterską. To jest, można powiedzieć, pewien ideał, ale z drugiej strony no, praktyka życia wymusiła właśnie takie rozwiązania, z którymi mamy. I tak patrząc z ludzkiego punktu widzenia, no to jest oczywiście no, zrozumiałe, że na przykład, no nie wiem, przyjeżdża Rumun i szuka własnej jakiejś takiej rumuńskiej jurysdykcji, przyjeżdża Serb, przyjeżdża Grek i tak dalej. I rzeczywiście to z jednej strony istniejąca wielość tych jurysdykcji, z którą mamy do czynienia w Europie Zachodniej, wpływa przede wszystkim osłabiająco na coś takiego jak pewien wspólny głos prawosławia, który chciałby być i domagałby się być słyszany w różnych na przykład ważnych sprawach społecznych i moralnych. Tego trochę nie ma i ta wielość jurysdykcji to trochę utrudnia. Rzeczywiście w niektórych, teraz w Stanach Zjednoczonych, nawet w Unii Europejskiej od
To jest stosunkowo świeża sprawa. Od kilku, kilkunastu lat istnieją na przykład próby powołania pewnego rodzaju forum biskupów z tych wszystkich jurysdykcji, którzy by się po prostu w jakiś stały sposób spotykali, konsultowali, wydawali różnego rodzaju oświadczenia. Mamy w Stanach Zjednoczonych taką strukturę, ona się nazywa kanoniczne zgromadzenie biskupów z tych jurysdykcji kanonicznych. Mamy od chyba 10 czy tam kilkunastu lat też próbę stworzenia takiego, prawda, forum w Unii Europejskiej, forum biskupów z krajów prawosławnych należących w tej chwili do Unii Europejskiej, ale widzimy, że to na razie nie do końca zdaje egzamin, to znaczy zazwyczaj to jest tak, że po pierwsze to są rzeczywiście, ci biskupi się spotykają w sposób nieregularny, co kilka lat na takim zwykłym, nie wiem, kawie, herbacie, ciasteczkach, mogą wymienić się pewnymi jakimiś swoimi doświadczeniami, swoimi bolączkami, swoimi potrzebami, ale tak naprawdę na tym się kończy i mimo wszystko te podziały narodowe, etniczne utrudniają to, żeby rzeczywiście w takich krajach Europy Zachodniej ten głos prawosławia jako jakiś jeden wspólne stanowisko teologiczne, moralne, społeczne był słyszany. Z drugiej strony też tutaj pan redaktor słusznie zwraca uwagę na tą kwestię konwertytów. Rzeczywiście są w Europie Zachodniej konwertyci, ludzie, którzy w różny sposób dotarli do prawosławia. Są ludzie, są rzeczywiście chrześcijanie, którzy dawniej byli członkami różnego rodzaju kościołów tradycji zachodniej, od kościoła rzymskokatolickiego poczynając, poprzez kościół anglikański, kościoły starokatolickie i szereg właśnie kościołów wyrosłych z tradycji reformacji i oni też właśnie przychodzą do cerkwi prawosławnej jako nowi wierni. Są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, wchodzą do cerkwi prawosławnej poprzez fakt małżeństwa z osobą prawosławną. To jest jakby kolejna droga. No i są na przykład ludzie zupełnie, można powiedzieć, niewychowani w żadnej już tradycji religijnej, zupełnie zlaicyzowani, którzy, nie wiem, są rodowitymi Amerykanami, Belgami, Szwedami i na przykład przyjmują chrzest w cerkwi prawosławnej. Tylko teraz właśnie następuje pewien istotny problem. Skoro większość tych cerkwi ma taką, które działa na Zachodzie, właśnie działa w takich stricte jurysdykcjach narodowych, to jest pewien problem może dla takiego rodowitego Szweda, który by na przykład miał, przykładowo Szweda, prawda, który miałby przyjść do cerkwi greckiej. Po pierwsze musiałby się nauczyć języka greckiego, nie chodzi już tylko o liturgię sprawowaną w tym starogreckim języku koine, ale bardzo często całe duszpasterstwo, całe, prawda, spowiedź, kazania, homilie, katechizacja, odbywa się w tych cerkwiach ciągle w języku greckim. Czasem bywa tak, że bywa w języku miejscowym, angielskim, czy niemieckim, czy szwedzkim, dla tego nowego pokolenia, ale tak naprawdę to się trochę z trudem przebija, ciągle dominuje ten rys taki narodowy, więc to jest pytanie teraz, czy na przykład konwertyta, który przychodzi do prawosławia z innej tradycji, z innej też tradycji narodowej, czasami kulturowej, to na przykład czy Szwed przychodząc do prawosławia ma stać się, nie wiem, Grekiem, Rumunem, Serbem na przykład, może w jakiś sposób oczywiście zbliżyć się do tych kultur, ale czy ma je nagle uznać za swoje i porzucić swój dotychczasowy jakiś taki background, to też jest bardzo poważne wyzwanie duszpasterskie. Więc... Tu dodajmy jeszcze dodatkowy problem, jeżeli dwóch Szwedów, jeden pójdzie do parafii rumuńskiej, a drugi do greckiej, to mają jeszcze problem, ale zostawmy te problemy konwertytów, one są rzeczywiście poważne i zatrzymajmy się jeszcze na koniec, na pytaniu o to, po co Moskwie tak naprawdę ten konflikt? Przecież tak naprawdę mogłaby załatwić trochę tą sprawę rękoma Turcji, która dość dawna robi wszystko, żeby patriarcha Bartłomiej był ostatnim patriarchą Konstantynopola, bo już wprowadziła tą zasadę prawną, która mówi, nie będzie nowego patriarchy, który by się urodził poza Turcją i skończył studia teologiczne poza Turcją. A jednocześnie ta sama Turcja zamknęła jedyne seminarium prawosławne na terenie Turcji właśnie. Z przyczyn oczywiście narodowościowych, głównie wtedy jeszcze nie religijnych, czyli dlatego, że uważała to miejsce za rozpowszechniacz czy takie serce kultury greckiej. Ale tak się stało. W związku z tym Moskwa może spokojnie czekać na to, aż Turcja po prostu uniemożliwi wybór nowego patriarchy, bo szczerze mówiąc nie widać kogoś takiego, kto mógłby zostać nowym patriarchą oby jak najpóźniej, ale na każdego z nas to przyjdzie kiedyś, po śmierci patriarchy Bartłomieja, który rzeczywiście już swój urząd pełni długo. Został bardzo młodo patriarchą, właśnie między innymi po to, żeby przeskoczyć te tureckie, nie chcę powiedzieć złośliwości, ale te tureckie działania.
No ale no, w końcu to też na niego przyjdzie. Tak, rzeczywiście Moskwa tutaj, gdybyśmy patrzyli tylko z punktu widzenia takiej, no brzydko mówiąc, bo to w relacjach kościelnych w zasadzie nie powinno mieć miejsca, ale takiej czystej politycznej pragmatyki, to rzeczywiście mogłaby ten konflikt odpuścić, widząc no realnie bardzo trudną i rosnącą z roku na rok trudniejszą sytuację patriarchatu ekumenicznego w Turcji, no który po prostu no też poza wszystkim, poza trudnościami teraz politycznymi, też w relacjach z ekipą, z rządzącą ekipą prezydenta Erdogana, no to powiedzmy sobie szczerze, że też jakby kurczy się liczba wyznawców prawosławia w Turcji po prostu demograficznie. To też jest bardzo, bardzo duży problem. Następuje od lat, od dekad następuje bardzo duża ich emigracja właśnie, szczególnie no znowu na zachód do innych krajów Europy, więc tutaj Moskwa teoretycznie, gdyby chciała i miała jakąś taką, przyjęła jakąś taką opcję, to by tutaj mogła odpuścić ten problem i tak naprawdę czekać na pewne, brzydko mówiąc, no pewne generacyjne rozwiązanie tego problemu. Z drugiej jednak strony tutaj warto wspomnieć jedno, Moskwa w swojej narracji w sposób wręcz no, nieprawdopodobny i trochę i zdecydowanie jednak sprzeczny z realnymi faktami, biorąc pod uwagę tą trudną sytuację patriarchatu ekumenicznego, przedstawia patriarchat ekumeniczny często jako pewnego eksponenta różnego rodzaju wpływów kultury zachodniej, albo przedstawia go właśnie w swojej narracji jako eksponenta wpływów takiego jakiegoś liberalizmu religijnego, pewnego modernizmu, bardzo często go oskarża o pewnego rodzaju tajne spiskowanie z Watykanem i właśnie, nie wiem, na przykład jedną z osi w ogóle narracji rosyjskich przed Pan Prawosławnym Soborem, który odbył się już 5 lat temu, w 2016 roku na Krecie, to w którym Rosja i kilka innych autokefali znajdujących się pod jej wpływem nie wzięła udziału. To Rosja podkreślała, że to jest naprawdę ten cały pomysł Soboru, to jest właśnie spisek patriarchy Bartłomieja, być może z papieżem i być może z Watykanem, ze Stanami Zjednoczonymi, z CIA, więc to taka narracja rosyjska się zupełnie przebija, że to jest jakiś właśnie, że Konstantynopol to jest jakiś taki podejrzany eksponent liberalizmu, który no promuje ekologizm, różnego rodzaju, nie wiem, właśnie dialog międzyreligijny, dialog międzywyznaniowy, zbyt brata się z katolikami, więc tutaj też to eksponuje, że patriarchat ekumeniczny wręcz jakiś ukryty cel w swoim działaniu i wskazuje, że popierają go i on tak, że popierają Konstantynopol i patriarchę Bartłomieja, tak zwani wielcy tego świata, no ale zapomina o tej w tej narracji, no nie bierze pod uwagę takiej właśnie prostej rzeczy, słabnięcia po pierwsze tych wpływów patriarchatu ekumenicznego, o których mówiliśmy. Poza tym, że warto do tego dodać, właśnie za patriarchatem ekumenicznym w tej chwili nie stoi taka ogromna machina, że tak powiem, wsparcia finansowego i logistycznego, która stoi za patriarchatem moskiewskim, a tą machinę przede wszystkim tworzy przede wszystkim Kreml, prezydent Władimir Putin, rosyjscy oligarchowie, zresztą którzy na ogromne sumy pieniędzy, że tak powiem, przeznaczają też na finansowanie rosyjskiej cerkwi prawosławnej, na finansowanie też jej ekspansji, zarówno w krajach obszaru tak naprawdę poradzieckiego, jak i w Europie Zachodniej. Przecież zbudowana kilka lat temu nowa katedra rosyjskiej cerkwi prawosławnej w Paryżu, no też to była ogromna budowla za duże, że tak powiem, pieniądze oligarchów. I tutaj za patriarchatem ekumenicznym nie stoi po pierwsze taka żadna wielka machina państwowa. Oczywiście on żyje z datków głównie bogatszej emigracji, na przykład greckiej w Stanach Zjednoczonych, no dostaje jakieś tam dotacje. Te od rządu Turcji są już bardzo małe, więc tutaj Moskwa zupełnie w taki sposób nieprawdziwy przedstawia tą sytuację sama, mając właśnie ogromne wsparcie ze strony Kremla i oligarchii, więc tutaj zdecydowanie Moskwa, i to widać w takiej właśnie narracji cerkwi rosyjskiej, stara się po prostu w sposób, no mówiąc, no mało chrześcijański, wręcz obrzydzić się prawosławnym na świecie i w innych krajach, nie tylko w Rosji, no postać samego patriarchy Bartłomieja i patriarchatu ekumenicznego, twierdząc, że to jest właśnie jakiś eksponent rzekomych wpływów liberalnych, zdrady prawosławia, że to jest właśnie, nie wiem, jakiś element dążący do tajnego zjednoczenia z katolikami i tak dalej, więc Moskwa po prostu tutaj, można powiedzieć, no, w sposób bardzo, bardzo, bardzo mocny, bardzo taki ostry, stale atakuje patriarchę i dezawuuje jego postać. No, to jest bardzo oczywiście przykre i pokazuje ten stan po prostu
stan też po prostu no, skonfliktowania w dzisiejszym prawosławiu. Można takie proste no, pytanie, może naiwne wręcz zadać, gdzie tak naprawdę w tym całym konflikcie, gdzie tak naprawdę jest Chrystus, gdzie jest zbawienie, gdzie jest ten główny cel Kościoła, w którym jest prawda relacja z Chrystusem i życie Eucharystią. No tego jakoś w rosyjskiej cerkwi prawosławnej w tym całym konflikcie nie widać. I tym wnioskiem niestety musimy zakończyć, bo już prawie 35 minut rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Łukasz Kobeszko, filozof, publicysta. No jak sami Państwo słyszeli, też wybitny znawca prawosławia i życia prawosławnego na całym świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. I na koniec jeszcze o wstrząsającym liście. Dorosła już kobieta, która doświadczyła nadużyć seksualnych ze strony księdza, napisała list do kleryków z całego świata. List został pierwotnie skierowany do papieża Franciszka, który poprosił o jego upublicznienie z zatajoną tożsamością autora. Proszę, nie zamiatajcie rzeczy pod dywan, bo wtedy zaczną śmierdzieć, gnić, a sam dywan zgnije. Uświadommy sobie, że jeśli ukrywamy fakty, kiedy trzymamy gębę na kłódkę, ukrywamy brud, to stajemy się w ten sposób jego współpracownikami, napisała do kleryków dorosła już kobieta. Kobieta wyjaśniła, że przez lata była krzywdzona jako dziewczynka przez księdza i to wpłynęło bardzo głęboko na jej zdrowie psychiczne. Ma zaburzenia tożsamości, cierpi na zespół stresu pourazowego, zmaga się z lękiem, depresją, bezsennością, koszmarami i wszechobecnym poczuciem strachu. Boi się także popełnić błędy, a nawet bycia dotykanym. Boję się księży, boję się bycia blisko nich, napisała i podkreśliła, że nie może już chodzić na mszę świętą, ponieważ ta święta przestrzeń, która była jej drugim domem, teraz wywołuje w niej tylko ból i strach. Jestem tu także w imieniu innych ofiar, napisała. Dzieci, które zostały głęboko skrzywdzone, których dzieciństwo, czystość, szacunek dla siebie samych zostały skradzione, które zostały zdradzone i których bezgraniczne zaufanie zostało wykorzystane. Dzieci, których serca biją, które oddychają, które żyją, ale które zostały zabite raz, dwa, wiele razy. Ich dusze zamieniły się w maleńkie, krwawiące kawałki, napisała. Dorośli, którzy doświadczyli tej krzywdy, nigdy nie mogą się jej pozbyć. Mogą próbować zapomnieć lub wybaczyć, pisała, ale blizny pozostają w ich duszach i nigdy nie znikają. To nadużycie szkodzi również Kościołowi, a Kościół, pisała kobieta, jest moją matką i tak bardzo boli, kiedy jest chora, kiedy jest zbrukana. Chcę was prosić o obronę Kościoła, ciała Chrystusowego, pisała w swoim liście kobieta. Kościół jest pełen ran i blizn. Proszę, aby te rany się nie pogłębiały i nie pojawiały się nowe, pisała, przypominając seminarzystom, że zostali wezwani przez Boga, aby być Jego narzędziami i by służyć Mu dla innych. Ocalona apelowała do seminarzystów, aby nie próbowali ukrywać ani milczeć o skandalu. Jeśli chcemy żyć prawdą, nie możemy zamykać oczu, prosiła. I nie pozostaje mi nic innego, jak na koniec dzisiejszego podcastu do tego wstrząsającego apelu się dołączyć. I to by było na tyle. Dziś do usłyszenia za tydzień mówi Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.